Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Zobaczcie, jest to najlepsze, najfajniejsze i BMW, które najbardziej mi się podoba. Ze wszystkich chyba BMW, naprawdę. Zresztą mnie się podoba wersja czterodrzwiowa. Chociaż ta trzydrzwiowa też by mogła być, prawdę mówiąc, mało kiedy ja z tyłu kogoś tam przewożę. Mówię już tak w kontekście samochodu, który ja bym chciał mieć dla siebie, no nie? Jest to samochód, który z BMW chyba najbardziej mi się podoba i nie kojarzy mi się z takim wieśniaczeniem, takimi jakimiś burakami, naprawdę. Tylko jest to naprawdę porządny kawał gruzu. Bardzo fajny samochód. I w poprzednim odcinku, gdy bawiliśmy się różnymi... rzeczami związanymi z waszymi wyzwaniami, to troszeczkę go tak przerobiłem na chama, można powiedzieć, na offroad, ale mimo wszystko na tym offroadzie bardzo fajnie mi się tym samochodem driftowało, no bo zrobiłem go właśnie na drift, ma dużo mocy, ma w tej Forzie body kit, który jest spoko, ale umówmy się, w Need for Speed Most Wanted 2005 ten body kit był ciekawszy. Więc ja sobie ten samochód tak teraz na szybko dostosuję do wyścigów ulicznych. No dobra, samochód jest już w miarę zrobiony i całkiem fajnie mi się nim jeździło przed chwilą, jak sobie testowałem. To znaczy, jest taki trochę ociążały w prowadzeniu, ale bez przesady. Nie jest wcale tak źle, ile mam tutaj kasy. Mało kasy mam ogólnie. Dzisiaj będziemy sobie jeździć mistrzostwa i tutaj mam mistrzostwa właśnie dla BMW i Mercedesów. W tym miejscu, chyba że już to przejechałem wszystko, nie, tu jest jakaś nieodkryta trasa, więc tu jeszcze będzie trzeba się ścigać BMW albo Mercedesem, a tu są też nowe wyścigi, które będzie trzeba sobie przelecieć. Las deszczowy, tutaj mamy coś nowego, także będzie co jeździć. Jeszcze jedna sprawa, bo myślę, że BMW, którym teraz jeżdżę, to jest silnik zesłapowany, to nie jest silnik z tego BMW. Wydaje mi się, że brzmi bardzo podobnie, jak nie tak samo, jak Mercedes AMG C63. Teraz obadajmy to. Znaczy, bardzo podobnie. Ten dźwięk, wiem, że troszeczkę się różni, ale chyba nie aż na tyle, żeby jakoś specjalnie rzucało się to w ucho. Dlatego sprawdźmy. Bierzemy Mercedesa C63. No i startujemy. Dziwne trochę, no nie? Że mi się wydaje, że bardzo podobnie, ale to wy teraz będziecie mogli stwierdzić, jak oglądacie to nagranie. Teraz szybko zmienię na BMW. No kurde, moim zdaniem tak samo brzmią. Ale to jest dziwne, bo zrobiłem tylko swapa, a na dźwięk Mercedesa z pakietem AMG, zwłaszcza C63, wpływa nie tylko sam silnik, ale też specjalny układ wydechowy. Zobaczcie sobie, jak wyglądają układy wydechowe na stronie Mercedes-Benz AMG. Zobaczcie, jak ile tam w ogóle jest różnych, nie wiem, czy to są katalizatory, czy co to jest, czy to coś, co nadaje ten dźwięk. Dlatego no way, że w BMW po zesłapowaniu silnika na, w sumie bardzo podobny, bo V8 jest 6,2 litra, mamy nagle taki sam dźwięk. No to jest, słuchajcie, trochę takie dziwne. Z drugiej strony mnie to trochę odpowiada, dlatego że bardzo mi się podoba ten dźwięk i BMW również to akurat bardzo mi się podoba. Także z jednej strony jest fajnie i mogę to przeboleć. Jedziemy teraz na wyścig. Na wyścig w mieście, tam zrobimy jakąś nieodkrytą trasę, a później pojedziemy w kierunku wybrzeża i zobaczymy tam, co jest. W ogóle, jaki miałem dzisiaj sen? Dzisiaj mi się śniło. Śniło mi się dzisiaj, że byłem kierowcą rajdowym, ale takich wyjątkowych rajdówek.
To znaczy, niedawno byłem na takim specjalnym evencie, gdzie właśnie były wyścigi rajdowe, offroadowe, takie wyścigi rajdowe, ale powiedziałem. No po prostu rajdy były. I były tam właśnie takie fajne samochody. Możecie zobaczyć specjalny materiał z tego, jest na moim kanale. Całkiem niedawno się pojawił, także poszukajcie. I to były wyścigi Baja. Też możecie poszukać informacji na ten temat, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć. Ogólnie to jest taki polski jakby Dakar, no nie? Ktoś powie, o jaki polski Dakar, przecież Dakar nie jest w Polsce. No dobra, ale to jest taka przenośnia, taki skrót myślowy. Boże! No, czepiają się ludzie w komentarzach, że Joki Lucek, nazwałeś film Polski Dakar! Jak mogłeś to zrobić? Przecież Dakar nie jest w Polsce! Lucek, ogarnij się! No tak, nie jest w Polsce, ale to jest taki skrót myślowy. No nieważne. I śniło mi się właśnie, że jestem takim kierowcą rajdowym i mam do dyspozycji jakąś stuningowaną, przerobioną furgonetkę, ale taką furgonetkę typu furgonetka z lodami, taka zabudowana cała, no nie? I ona była jakoś tak przerobiona zajebiście, że była świetna, no wiecie, zawieszenie wysokie, jakieś tam opony i jakieś tam odciążenie całkowite w środku, tylko krata, żeby to się wszystko nie wyginało na lewo i na prawo. No i to tak sobie miało jeździć i ja się miałem tym ścigać. No, ale w ostatecznym rozrachunku wyszło na to, że będę ścigał się jednak takim czymś w rodzaju buggy, czymś w rodzaju Ariela Nomada, albo czymś w rodzaju... Tutaj mam taki samochód jeszcze. O, coś jak to, tylko że niższe. Okej, i w sumie przeżywałem ten sens w kontekście trochę takiej Forzy, wiecie czemu? Dlatego, że też mnie tam zarzucało na zakrętach i w bardzo podobny sposób, co tutaj w Forzie. Także to było ciekawe. No i muszę wam przyznać, że jak tak stałem, się czułem takim fajnym kierowcą rajdowym, no ale potem mi przeszło, już mi przeszło. Właśnie fajne jest to, że czasami można przeżyć w snach fajne rzeczy, mimo że nagle nie wyskoczyła mi jakaś goła baba, albo nie zjadł mi jakiś dinozaur czy inny potwór podczas gdy jechałem tym samochodem, tylko normalnie mogłem rajdować po tych terenach, wyskakiwać i w ogóle, szkoda gadać, fajna sprawa. Co ja patrzę? Tutaj mamy BMW Championship, a ja tam chyba widziałem Teslę, czy nie? Wiecie co ja zrobię? Mi się wydaje, że tutaj jest jakieś BMW ukryte, któremu jeszcze nie robiłem zdjęcia. Jest, BMW M4 GTS? Ja mam ten samochód. Bardzo fajnie też wygląda. Niektórym nie podobają się nowe BMW-ki, bo mówią, że są jakieś dziwne albo zbyt nowoczesne. No i teraz słuchajcie, w tym moim BMW, ono jest w klasie S1 obecnie. Mam chyba za szerokie kapcie z tyłu. Chociaż z drugiej strony jest to dobra opcja, bo bardzo, bardzo fajnie samochodnik startuje. Rzecz jasna, cały czas zarzucam mu dupę, no bo to jest nabyt na tył. Ja tego nie chciałem tutaj zmieniać, nie chciałem robić na pewno 4 koła. Z wiadomych przyczyn, po prostu lubię jak samochód ma swoje jakieś tam zachowane parametry, a zwłaszcza ten, który znam i lubię. A jest to BMW E46 na pewno, znany samochód i lubiany przeze mnie także. Okej, i tutaj musimy wygrać wyścig. Tu były takie wyścigi właśnie BMW kontra Mercedesy. Tak ciężko powiedzieć, czy ten mój samochód to jest Mercedes czy BMW. Serce od Mercedesa, można powiedzieć? Bo tak brzmi? A zewnątrz BMW. Tak widzicie, że mnie teraz trochę zarzuciło, ale to był mój błąd. Ja po prostu chciałem sobie tutaj podriftować. Zupełnie nie musiałem tego robić i wow, ładnie bym zakręt przejechał. Ale widzę, ewidentnie czuję, że te opony są za szerokie z tyłu. To znaczy, no mówię, fajny jest start i naprawdę przyjemnie się jedzie tym samochodem, tylko tak trochę ociężale się skręca. Mógłby być trochę bardziej responsywny, a wydaje mi się, że przy dodawaniu gazu coś z tym samochodem się dzieje złego i go strasznie, strasznie prostuje. Zaraz to obadamy. Musimy tam gościa wygonić. Nie wiem, czy mi się to uda, tylko muszę się skupić.
No powiem wam, że było ciężko. Już myślałem, że się nie uda, ale ostatecznie się udało. Bardzo trudno było go dogonić, bo już sobie zrobił straszną przewagę nade mną. Cyk, elegancko. No to co? Zwycięski łyk herbaty. Pięknie. Teraz pojedziemy sobie na wybrzeże. Powinienem dostać trochę chyba nowych fanów w tym miejscu. Pojedziemy sobie na wybrzeże. Tak w sumie jeżdżąc wzdłuż od miasta aż tutaj, no to w sumie jest to wybrzeże całe, tak mówiłem, pojedziemy na wybrzeże, ale bardziej mi chodziło o klif, który tutaj jest, plażę, tak, to tutaj, to miejsce. No dobrze, jesteśmy w tym miejscu, tutaj jest jakiś wyścig, który trzeba zrobić, są to okrążenia. I to jest fragment tych mistrzostw, które trzeba wykonać koniecznie. Okej, Dolina Jary, let's go. I wyścig pokazowy, mam już skończony, ale tu mam jakieś mistrzostwa do zrobienia i mogę jechać swoim BMW-em, czy wspaniale. Bo już myślałem, że będzie trzeba samochód zmienić, ale na szczęście nie trzeba, także ekstra. Myślę tak, żeby jakieś malowanie dać do tego mojego BMW. Jest to, można powiedzieć, taki trochę gruz do tuningu, no nie? Więc można by było jakieś tam malowanie do niego sobie założyć. Pomyślimy zaraz. Taki niebieski kolor trochę nudny jest, zwłaszcza, że no już trochę modyfikacji w niego włożyłem, nie? Pięknie. Naprawdę bardzo fajne przyspieszenie, chociaż musicie zauważyć, że startuję teraz na każdych mistrzostwach z pierwszej pozycji. Każdy może sobie takie coś kupić za umiejętności, za punkty umiejętności. A myślę, że te oponki zdecydowanie będzie trzeba zmienić na jakieś węższe. Chyba z przodu mam nawet zbyt szerokie, chociaż tak naprawdę mocy w tym samochodzie jest dużo. Jest dużo mocy, jest duży moment obrotowy. Ja myślę, że on jak tylko zwęży te opony będzie strasznie mielił. A nie do końca mi się to podoba, no powiem szczerze. Możemy spróbować zaraz, no przecież co, taki tuning nie jest wcale jakiś tam drogi albo... No a spróbować zawsze trzeba, tak? Trzeba próbować nowych rzeczy, zawsze i wszędzie. Tu mamy Teslę, która świetnie przyspiesza, na pewno lepiej od mojego BMW, dlatego trzeba ją tu bić po głowie ostro. Zwłaszcza, że ten wyścig jest bardzo dobry dla Tesli, bo Tesla bardzo słabo skręca. Nie jest to samochód wyścigowy na pewno, ale ma niesamowite przyspieszenie mimo wszystko i te zakręty tutaj są dość gładkie, więc można na nich nawet leciutko driftować, chociaż oczywiście drivatary tego robić nie będą, bo jakie są? Automatyczne. I one nie robią czegoś takiego jak drifting, chyba że bym je tam mocno uderzył w bok, no to wtedy by leciały bokiem i tylko wtedy. A tak to nie da rady. I tak mnie już goni BMW M4 GTS prawdopodobnie, bo widziałem tam jakieś fajne takie kształty dinozaura. Ono ma takie, to jest taki T-Rex bym powiedział, groźny wygląd z przodu, taka maska poszarpana. Ładnie to wygląda, naprawdę bardzo ładny samochód. Okej. Tu nie jest specjalnie trudno. Myślę, że dam sobie radę bez problemu.
Przy końcu miałem trochę problem, bo tak chciałem ten wyścig trochę driftowo przejechać, a no niestety bardzo dużo się traci czasu podczas driftu i no nie jest to takie fajne, gdy trzeba jednak wygrać wyścig. A udało mi się wygrać, też startowałem z pierwszej pozycji, więc miałem łatwiej. Chodźmy zastosować jakieś malowanie do tego samochodu. No i tak, znajdź nowe projekty i szukamy, co my tu mamy. Tu mamy z Most Wanted malowanie. Myślę, że zbyt to jest fajne malowanie. Też z Most Wanted, co prawda. Ale zdecydowanie fajniejsze od tamtego. W takim chromie chyba to jest nawet. Podoba mi się. Możemy to zaraz sprawdzić. Tu mamy drugie z Most Wanted. Kurde, Most Wanted bardzo popularna gra, no nie? 2015. Zobaczcie, kolejne malowanie z Most Wanted. Czyli ile tu mamy malowań w sumie? Wiecie co, nie chcę mi się teraz liczyć, ale no mamy trochę tych malowań, z czego 3 albo 4 to są malowania tylko z Most Wanted. To mi się podoba, takie fajne srebrne. Zresztą jestem fanem NFS-u, więc jak najbardziej pasuje do mojego profilu takie właśnie malowanie, a widzę, że też jest przygotowane pod ten body kit. Mam nadzieję, że tylko felgi się nie zmienią, chociaż w sumie chyba się zmieniły na jakieś chromowane. To nie szkodzi. Ale wow, o kurde, jak to wygląda. Ej, ja gram na konsoli kilkuletniej i tak grafika wygląda niesamowicie, naprawdę. Oczywiście na PC-cie wyglądałoby jeszcze lepiej, ale to, co mam na konsoli, mi w 100% wystarcza. Ta gra wygląda bardzo, bardzo ładnie. I tak, teraz muszę się przeteleportować, bo znowu mnie wywaliło tu, gdzie nie chciałem. Nieodkryta trasa, tu jakaś nowość jest, w sumie możemy sobie to pojechać, chociaż mam do zrobienia mistrzostwa tutaj, to są aktywne mistrzostwa i znowu okrążenia, ja bym chciał coś pojechać poza okrążeniami może. Tu jest dużo takich wyzwań, tu mamy drifty, tak, strefę driftu, spróbujmy się tutaj pobujać trochę, no ale właśnie, kurczę, powinienem te opony troszeczkę zwężyć. Do driftu. Ten samochód jest dość stabilny jak na auto z silnikiem z przodu i napędem na tył. Naprawdę. I moim zdaniem jest zbyt stabilny do driftu. Zresztą trzeba tu zrobić jeszcze jeden mały tuning. Trzeba ustawienie kół zmienić. Z przodu trzeba dać pochylenie na choćby 1,5 kąta. Żeby był troszeczkę bardziej responsywny. I bardziej nadsterowny. Moment, czy ja dobrze jadę? Oczywiście, że źle, bo mnie kieruje GPS nie wiadomo gdzie. Tutaj trzeba jechać. Już bym wjechał w tą strefę driftu. Okej. Okay. No i dobra, zaczynamy. Za duża prędkość. Ciężko będzie w nocy to ogarnąć tak ładnie. Ale spróbujmy, no nie poddajemy się. Piątką, oczywiście. O Jezu. Nie. Trzeba te opony koniecznie wymienić. Niepowodzenie. Ech. Dobrze. Mam węższe opony i z tyłu i z przodu. Myślę, że w miarę będzie to driftowało. W ogóle to, wiecie co mi się wydaje? Że ta wersja Rocket Bunny jest jakaś zupełnie inna w prowadzeniu niż powinna być. Dlatego, że jest samochód bardzo stabilny. Czy to za sprawą tego poszerzającego body kitu? No bo w sumie też mamy koła szerzej rozstawione, prawda? Dobrze, niezbyt duża prędkość. Cholerny. Ech. Co, zaliczyłem na 3 gwiazdy? Nie wiem, no... Strasznie było tutaj. Jest! Wyszarpałem jakoś. Udało się, ale nie jestem zadowolony z tego driftu. Kiedyś będzie trzeba tutaj wrócić i to poprawić. Tu mamy jazdę po torze. Przed chwilą jechałem po torze. Zobaczmy co tutaj. Tu mamy nieodkrytą pokazówkę. Ja myślę, że to nie będzie... Co? Nie chcę teraz... Nie chcę żadnego... Nie, spaduwa. Chcę grać. Te sklepy naprawdę są uciążliwe. Wiecie co jest jeszcze bardziej uciążliwe? Ja mam swojego fanpage'a i od pewnego momentu na fanpage'u na Facebooku pojawiają się takie promocje, żebyś promował swojego Facebooka i w ogóle. O, tu też mamy strefę driftu.
O kurde, ale ładne śliwki można zrobić. Pierdziele. Taki długi. No dobra, wracając do tego Facebooka, to czasami jest tak, znaczy właśnie zawsze jest tak, jak tylko uruchamiam swoją stronę na fanpage, to jest zawsze tak, że przejedziesz gdzieś myszką i od razu pokazuje ci się ten komunikat. I to nie tak, że pokazuje ci się i znika, tylko na całą stronę pokazuje ci się ten komunikat: promuj swoją stronę. I dla świętego spokoju wydasz te 50 zł, które i tak nic nie da, na promocję, a i tak dalej będą ci się pokazywać komunikaty: zobacz, jak twoja reklama wspaniale działa! Wohoho! Zdobyłeś już 3 nowe lajki z tego powodu. No kuźwa, można dostać czegoś. Wyobraźcie sobie, macie na komputerze, nie wiem, dla mnie ten fanpage to jest obszar pracy, tak? Codziennie tam coś robię, codziennie coś tam wrzucam i codziennie ten sam komunikat mnie wkurza. Wyobraźcie sobie, że uruchamiacie grę i za każdym razem, gdy... O cholera, 2 gwiazdy tylko. Za każdym razem, kiedy uruchamiacie sobie jakąś grę, wyskakuje wam komunikat na całą stronę, na cały ekran, że sorry, ale nie możesz nic zrobić, bo musisz tutaj coś kliknąć. I trzeba czekać, aż się ta strona wczyta, bo inaczej się nie wyłączy. Oczywiście można odświeżyć stronę, ale potem znowu dzieje się to samo. Także Facebook, po prostu Facebook, no. Gdyby była inna platforma, chętnie bym się na nią przeniósł. Gdyby była inna platforma, która by was tak zrzeszała jak Facebook. Tu są jeszcze kontrole prędkości, strefy i te inne. Tutaj zrobiłem sobie strefę. Ile tu trzeba mieć? 193 km na godzinę. Ja myślę, że najlepiej byłoby jechać to od tej strony. Tu mamy te mistrzostwa do zrobienia, ale pojadę sobie od tej strony. Zrobimy tą strefę i zrobimy sobie jeszcze jedną strefę. Myślę, że pod koniec jeszcze pojadę sobie ten wyścig związany z mistrzostwami. I go kończę. Znowu mnie źle odwróciło. Ej, co? Tutaj już się to zaczyna. Oh my god, tu się zaczyna ta strefa prędkości. No, trzeba mieć 193 km na godzinę, więc tak w moim odczuciu muszę jechać gdzieś powyżej 200 cały czas tam. To będzie ciężkie, bo na zakrętach jednak BMW dużo od prędkości traci za sprawą tego tylnego napędu. I tego, że no jednak, wiecie co, to mogę zrobić coś innego, bo ja sobie troszeczkę delikatny ten samochód dostosowałem do takiego hardkorowego skręcania. Weźmy, zróbmy coś takiego, o, takie ustawienie, ale z tyłu też pochylimy koła, żeby był taki bardziej stabilny. No i zobaczymy, co się teraz stanie. Km/h. Nie jest to prędkość, która mnie zadowoli, bo tutaj na 3 gwiazdki chyba mieć trzeba 193 km/h. No więc nie jest to zbyt dobrze. Trudno, no tym BMW będzie ciężko tutaj coś ogarnąć. Zwłaszcza, że jechałem w dobrym kierunku. Jechałem po prostej drodze, też tam z górki ładnie powinno mi prędkość nabijać. No ale czegoś tam brakowało, nie wiem. Przyspieszenie w tym BMW jest naprawdę fajne. To nie jest to. To nie jest to, w czym to BMW jest złe. Także tutaj tym nie powinienem się specjalnie przejmować. Myślę, że to sobie zrobię jakimś innym samochodem w następnym odcinku. No a teraz mamy jeszcze wyścig. I co by tutaj wybrać? Tutaj mamy strefę. Tu mamy strefę znowu, ale na offroadzie. To mi się nie podoba. Tu mamy nieodkrytą trasę, ale to nie jest część chyba mistrzostw, tak mi się wydaje. Tu mamy prędkość znowu, ale no właśnie nasz... shit. Tutaj trzeba mieć 330 km/h prędkości nabitej. A właśnie, to jest możliwe, dlatego że to BMW jedzie gdzieś na maksymalnej prędkości, chociaż ciężko ją osiągnąć, bo do tej prędkości maksymalnej no długo się rozpędza. A przynajmniej rozpędzało się długo na tych szerszych oponach. Teraz może przy wyższych prędkościach będzie lepiej przyspieszać przy węższych nieco oponach. Dlatego spróbujmy. 334 km/h to jest prędkość maksymalna, jaką osiągnąłem tą BMW w klasie S1 na obecnym tuningu. Pewnie mógłbym coś tam jeszcze powsadzać do... Pewnie, że tak. Mógłbym coś jeszcze powsadzać do osiągów, do mocy, żeby to się lepiej zbierało. Nie jest źle tak naprawdę. Daje sobie radę ten samochód. Ale tam musimy osiągnąć 330 km/h prędkości, żeby zdobyć 3 gwiazdy. Myślicie, że to możliwe? Możliwe, jak najbardziej, tylko trzeba się postarać.
I już mamy szóstkę, ostatni bieg, ojej, będzie ciężko. 300, dopiero 300 km na godzinę, a ja 330 osiągnąłem na zupełnie prostej drodze, no takiej ładnej, gdzie naprawdę cały czas jechałem. I powyżej tam 300 km na godzinę ta BMW, widzicie, no ta prędkość bardzo, bardzo słabo wzrasta, także nie jest to dobra rzecz. A tu mamy wyścig, który sobie zrobimy teraz, to są okrążenia znowu, myślę, że pójdzie mi nie najgorzej. No i teraz startuję już z normalnej pozycji, nie z pierwszej jak poprzednio. Wow, ale te samochody się pięknie błyszczą. Z przodu jedzie Audi S1, tutaj koło mnie teraz. Też bardzo fajny samochodzik, będzie trzeba tego sobie kiedyś wziąć i nim pojeździć. O, właśnie, nie jeździłem chyba jeszcze tako, jako tako hatchbackiem, nie mi... kurde. Nie licząc Hondy Civic w poprzednim odcinku, którą zrobiłem na Dragstera. To było śmieszne. Dlatego trzeba by było jakiegoś hatchbacka sobie wziąć. I tak myślałem o tej Audi S1, zwłaszcza dlatego, że mi się ten samochód bardzo podoba. Chyba, no właśnie, tu Volkswagenów nie ma, chciałbym też Volkswagena Scirocco przetestować, niestety no nie mamy tu Volkswagenów. Mam oczywiście Grand Wagowy, czyli Audi, Bugatti, te inne, nie wiem, tam Porsche. Porsche mamy tu? Kurde. Porsche chyba nie ma. To jest, no tutaj strasznie mi poszło. Można sobie ten fragment cofnąć, bo myślę, że mogę go pokonać znacznie lepiej. Tu już zaczynałem wchodzić w poślizg. No niestety, ale tu w ogóle podszedłem jakoś źle do tego zakrętu. Skróciłem go, a mogę go sobie znacznie lepiej pokonać. Właśnie z tymi samochodami z napędem na tył trzeba bardzo uważać z dodawaniem gazu. Z napędem na tył i oczywiście z silnikiem z przodu, bo jak silnik jest umiejscowiony centralnie, to jeszcze jakoś można sobie z tym gazem tam dać radę. Ale jak jest umiejscowiony silnik z przodu, no to już lepiej do końca gazu nie dodawać, niezależnie od tego, jak dobrze samochód zrobiłeś. To i tak trzeba uważać z tym gazem. No chyba, że jeździcie na kontroli trakcji, to wtedy nie trzeba się niczym w ogóle przejmować. Może nawet na drifcie w każdy zakręt wchodzić, a i tak pójdzie fajnie. Tutaj nie wiem, co się stało. Samochód nagle pojechał do przodu. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze, druga pozycja. Ja widziałem, jak jeden ziomek wymiatał tą BMW na multiku, ale w każdy zakręt wchodził driftem i kurde, jak złapał przyczepność, to takie przyspieszenie miał, dlatego że on zrobił ją chyba w 100% na moc i tyle. Ale właśnie dlatego, że w każdy zakręt wchodził driftem, to później miał monstrualną ilość punktów za to, że umiejętności zyskał, no nie? To było ekstra, ale nie wiem, to były ziomy zresztą, które miały po 600 poziom. Także nie moja liga do ścigania i mieli już samochody takie właśnie, żeby zyskiwały jak najwięcej punktów, no nie? Czyli oczywiście w każdy zakręt driftem, i jak najszybciej dojechać, jak najszybciej się rozpędzać na każdej prostej, czyli jak tylko złapie przyczepność, to już go nie ma, to już robi się z niego Bugatti Veyron albo Murcielago Super Veloce na maksymalnym tuningu. No nie udało się tutaj wygrać. Drugie miejsce, tak mi poszło słabo trochę. Tesla mnie rozwaliła, no właśnie, ja się zastanawiam, co to tak dobrze przyspiesza do cholery, a to cholerna Tesla. Nie ma się co przejmować, bo tak naprawdę tutaj zdobywamy punkty do mistrzostw, nie? I chyba mistrzostwa ukończyłem i prawdopodobnie na pierwszej pozycji, ale nie wiem na której. Ukończone mistrzostwa i to się liczy. Teraz będzie trzeba jeszcze trochę fanów pozdobywać. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie w końcu ten wyścig dookoła całej wyspy. Bardzo bym chciał. Też piszecie mi cały czas z uporem maniaka, żebym wjechał jakimkolwiek samochodem na najwyższą górę w Fordzie. I właśnie nie jestem pewny, czy jest to możliwe, bo ta góra jest otoczona jakby taką, nie wiem, takim murem. Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Jakimiś takimi górami, których nie można przejechać, bo chodzi o to, no nie? I tutaj są takie jakieś skały, chyba że tu da się jakoś wjechać. Nie wiem, mogę spróbować, zobaczyć. Nie wydaje mi się, żeby się udało i nie będę tego robił raczej BMW. Mam inny samochód od takich rzeczy offroadowych, ale zobaczcie, no to jest chyba nawet to... Nie, to nie jest to miejsce.
Czy uda się tu wjechać? Nigdy nie próbowałem. Nigdy mi to do głowy nawet nie przyszło, bo są inne rzeczy fajniejsze do robienia w porcie, ale oczywiście dla zaspokojenia mojej i waszej ciekawości można spróbować. Jest to samochód Baldwin Ballistic. Ten. To już wiecie jaki. Dobrze. Czy on przejedzie przez to? Nie ma opcji. No dobra, wygląda na to, że to jest miejsce, gdzie powinienem zaatakować tą górę. Tylko tak, z tej strony, jak się wjedzie, to tu jest murek. Murek, tutaj są te rzeczy. A tu jest właśnie murek i zobaczcie, no tego murka, no nie cholera, nie można przebyć, prawda? A nam chodzi o to, aby wjechać na górę chyba tą. Dobrze? Ja tutaj celuję? Czy tą tu z tyłu? Rainforest, no to musi być. A nie, tu! To jest chyba ta góra. Tak, to jest ta góra! A, właśnie. No to sprawdźmy, co tutaj jest. Też nie wiem, czy tu się da. Zobaczymy, nie próbowałem tego jeszcze. Teraz w którą stronę ja się muszę patrzeć. Chyba to jest. I zobaczcie, widzicie, to są takie skały. Możliwe, że jak się dokładnie gdzieś tam przejedzie dookoła tej góry, to znajdzie się jakiś wjazd. Jakiś taki smaczek powinien być, żebyśmy mogli ten cały świat zobaczyć dookoła. Prawdę mówiąc, mógłbym to zrobić nawet dronem. Po co ja cofam ten czas? Mógłbym to zrobić nawet dronem, oblecieć szybko dookoła górę i sprawdzić. I sprawdzić, czy da się tutaj wjechać, czy jest jakiś przesmyk, czy da radę. Myślę, że jest to możliwe, bo często właśnie twórcy gier robią takie smaczki. Z drugiej strony, no zobaczcie, cały czas są tutaj skały, nie ma możliwości, żebyśmy nawet tam jakimś cudem wlecieli. Zresztą, nawet jak nam się uda na pierwszy poziom wlecieć, to na drugim już są skały dalej. Ale tu mamy jakiś podjazd, jakąś górkę i... I może tutaj będzie jakiś wjazd. Jak patrzę, czy jest coś? No na razie nie widzę, żeby coś było. A zobaczcie, jaka ta góra jest też później ustawiona. Nie jest taki, lightowy podjeździk, to jest pionowa skała. Także ona sobie tu jest i tylko tyle. Fajnie by było, jakby można było na nią wjechać, tak jak w The Crew mogliśmy wjechać sobie na każdą możliwą górę, nawet zaśnieżoną. To była ekstra, ale gra sama w sobie była słaba niestety. I jest słaba dalej. No nie wiem, czy tu będzie taka możliwość. Chyba raczej to się nie uda. Mógłbym oczywiście wziąć sobie drona i to szybciej oblecieć. Ale wydaje mi się, że nie ma takiego właśnie miejsca, gdzie moglibyśmy. Nawet dron chyba tam nie wleci do góry, bo on tak wysoko nie może się sam wspinać. Jest tu wodospad, jest tu nawet znak. Czy ja dronem mogę go... Nie mogę go rozwalić dronem. No ale ta góra jest naprawdę potężna. Jest to taki wielki moloch, na który później nie ma jak wjechać. No, jest tam niby... może by się nawet i udało jakoś wskoczyć na tą skałę tu na górze. I też myślę, że byłaby tu jakaś niewidzialna skała, która by skutecznie przed tym blokowała. Także to jest chyba najwyższa góra w grze i na nią jako taką wjechać się nie da. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.